imieniu Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko bardzo serdecznie chciałam Państwa zaprosić na jedno z wakacyjnych spotkań w Kościelisku poświęconych tradycjom podhalańskim i temu, jak wyglądało życie na Podhalu dawno, dawno temu. Spotkanie, o którym mówię, to spotkanie autorskie z paniami Barbarą Kajo-Dubus i Aleksandrą Karkowską, które napisały cieszącą się popularnością książkę Nagiewąd się patrzy. W książce tej spotkamy postacie m.in. z gminy Kościelisko, a konsekwencją tej książki było powstanie zeszytu tatrzańskiego, w którym można świetnie się bawić, pracując właśnie z tym zeszytem. Myślę, że najlepiej o samym zeszycie opowiedzą autorki zarówno książki, jak i zeszytu, ale właśnie o swojej pracy, o spotkaniach z tymi wszystkimi ludźmi, którzy znaleźli się w książce, będą rozmawiać podczas spotkania odbywającego się w naszym ośrodku. To spotkanie już 10 sierpnia o godzinie 18. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam do naszej siedziby. To jest Kościelisko, ulica Nędzy Kubińca 76. Przypomnę, 10 sierpnia o godzinie 18:00, dawno temu w Tatrach. Serdecznie zapraszam. Wydałyśmy książkę, napisałyśmy Nagiewąd się patrzy przez rok, odwiedzałyśmy najstarszych górali ze Skalnego Podhala, ostatni świadkowie tej minionej epoki, kiedy żyli w czarnej izbie, białej izbie, biegali boskiem do lasu, do szkoły. Zupełnie inny czas, który się zatrzymał w książce. Wydałyśmy również zeszyt tatrzański dla dzieci i młodzieży, ale już widzimy, że bardzo jest duże zainteresowanie wśród dorosłych, którzy chcą się dowiedzieć o tym, skąd te góralskie tradycje, skąd to zamiłowanie do natury, do lasu, do zwierząt, do góralskiego ubrania. Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie w najbliższy czwartek w Gokrze w Kościelisku. O wszystkim opowiemy.